Thank you very much. Migdały w pierniku chyba. Maczane. Migdały w pierniku maczane. Co tutaj pan? O, coś ma gorącego. A, praży migdały chyba. Praży migdały piernika. A, dosypuje i robi piernik. Tak to wygląda. Tu kościół taki duży, katolicki chyba, ale... A, to jest muzeum w tej chwili. Chyba i tak się nie wchodzi, nie zwiedza. Nie wpuszczają wszystkich. Surowe? Takie surowe ściany, nie wiem. Aha. No może z brzegu surowe, a tak, dalej pewnie... coś tam jest. Pewnie na wieżę też można wejść. Także dobra, to idziemy gdzieś dalej. Proszę, jak ładnie kościół z tej strony wygląda. Wszystkie języki świata tu słychać. Pełno wycieczek. Chodzą sobie. I rosyjski, niemiecki, angielski. Jaki się chce. Tu jakiś pomnik, nie wiem kogo, i drewniany domek. No, sentyment do drewnianych domków, ale niestety w Tallinie drewnianych domków jest mało. Tutaj jest wszystko murowane i takie porządne. Także te drewniane domki to nie jest tak, że oni to lubią, ale po prostu no, ma to swoje uzasadnienie. Gdzie są, to są, ale nie tam, gdzie jest bogato. Proszę, jaka piękna cerkiew w Tallinie. Zupełnie naprzeciwko zamku w Tallinie, naprzeciwko jakiegoś urzędu. W Warszawie też była cerkiew, ale już dawno została zburzona. Podobnie, nie wiem czy wszyscy wiecie, że we Włocławku na Placu Wolności, teraz w samym centrum też stała cerkiew, ale zburzono ją po odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku, ponieważ cerkwie są też znakiem imperializmu carskiego, później rosyjskiego, czy też Związku Radzieckiego, może nie, ale teraz rosyjskiego tak. Także no są przepiękne. Bardziej mi się chyba podobają jak kościoły. W środku też są przepiękne. Piękne ikony. Tutaj taki, jak mówiłem, jakiś... Chyba to jest część zamku. Same wycieczki, tak jak mówiłem. Tu jest chyba zamek. Przynajmniej mury obronne. Stare miasto było otoczone murami obronnymi, tam też z tyłu widać. Tu jest jakiś park. Tak, tak. Tak, zajrzymy później do środka, myślę, że mnie nie przegonią z filmowania, jak to było na Łotwie, z jednej cerkwi mnie wyproszono. Może nie wyproszono, co nie pozwolono nagrywać, choć nie wiem dlaczego. Ale w innych kościółkach nawet zapraszali, żeby porozmawiać, żeby nagrać, żeby pokazać to wszystko. Tak jak mówiłem, to jest też symbol panowania carskiego nad tymi terenami. Podobnie jak Pałac Kultury w Warszawie, symbol panowania Związku Radzieckiego.
Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że takich pałaców kultury było więcej. W samej Moskwie chyba 7. W Rydze jeden stoi. Nie wszystkie były tak duże jak w Warszawie. Niektóre mniejsze, niektóre większe miały różne przeznaczenie też. W jednym chyba jakieś, nie wiem, szkoła jakaś, w innym coś jeszcze. No, każdy miał jakieś przeznaczenie, ale każdy pałac miał inne przeznaczenie. Nie takie, niekoniecznie takie jak u nas w Warszawie. No, były plany, żeby zniszczyć, zburzyć ten pałac kultury w Warszawie, ale jakoś został. Myślę, że nie ma to sensu burzyć. No, wyobraźcie sobie, że teraz zburzymy tą cerkiew. No, jest to symbol panowania, ale nie mniej przepiękny i szkoda by było. A tutaj wisi ukraińska flaga pośrodku. Nie rozumiem dlaczego w tym budynku. Nie wiem w ogóle co to za budynek jest, nie jest opisany. Wygląda jakby jakiś rządowy czy coś, ale to jest chyba część zamku. Tu kolejny kościół. Choć nie wiem, czy oni są tacy wierzący, na ile kościołów mają i tych cerkwi. Bardziej to są miejsca do zwiedzania niż do modlitwy. A tu sklep z kaczkami. Same kaczki. Proszę bardzo. Same kaczki. Można sobie kupić kaczkę. Sklep z kaczuszkami, no. Sklep z kaczuszkami. No, wiesz, to ma jakąś historię. Ale... Pewnie tak, ale no. To sklep z kaczkami. A gumowe kaczuszki, no, proszę bardzo. Różnego rodzaju. No. Wszędzie naganiają do restauracji. Przed każdą restauracją stoi jakiś naganiacz. Tak jak tu widać ten w białej koszuli. A tu jakiś protest przeciwko wojnie na Ukrainie. Putin kile Nevelny. Nevelny. Nawalny. A. Jej. Putin zabił Nawalnego. Ukrainie need tanks. No na pewno czego jest potrzebne Ukrainie to więcej czołgów, więcej samolotów, więcej karabinów. No. Tak.
taki protest. Putin odpusti politycznych zatłuczonych. Aha, Putin wypuść więźniów politycznych. No, strzela tylko Putin, także jakby logiczne, że trzeba dać więcej czołgów Ukrainie, bo Putin strzela. Ukraińcy nie strzelają, tylko Putin strzela. No. Chociaż mówi się, że do tanga trzeba dwojga, tak? Mienia, bal się nie. A, już mnie nie ma. Do tanga trzeba dwojga, czyli taniec, chocholi taniec odbywa się nie tylko jedna osoba, ale więcej. Tutaj pan filmuje. Jasne. Taki protest. I pilnuje go policja, żeby można było swobodę wypowiedzi. Taki nowoczesny hotel z windami przeszklonymi. Taki tak. Thank you very much.